I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. Nie, tak. Sztanga! Pompa! Wiesz. Powietrze spływa. Dzień dobry. Yo bro, how you doing? Moi drodzy, ostatnio mieliśmy odcinek z pierwszym treningiem bodajże wkraczającym, takim wdrażającym w okres docinania, a dzisiaj pokażę wam pierwszy odcinek z prób stosowania diety nowej na redukcji. Także może być ciężko, obcinamy kalorie, wjeżdżamy na 3300 bodajże i zobaczymy, jak będziemy się z tym czuli i jak to się kalkuluje i przekłada na energię. Zapraszam. Wam niektórym się wydaje, że 3300 to jest tak, to nie wiem, niektórzy na masę jedzą, no ale w sumie ja mam te 103 kg, więc myślę, że nie jest to tak dużo, nie? Ale nie jest też tak mało. Próbowałem jeszcze, leżałem i wypełniałem formularz, bo chciałem się zapisać do American Ninja Warrior. Bo zapomniałem, miałem się zgłosić, ale już chyba za późno. Nie chcę mi się bawić, więc mam taki magiczny sposób na mierzenie wagi. Nóż, później taruję, później dokładam masła i widzę, ile mam gramów. Także mamy śniadanie, 3 jajka, 2 kromki chleba, troszkę mieszanki z kaszy. Teraz wpisałem, że jest to ryż jaśminowy, no bo jest tutaj ryż jaśminowy, kasza gryczana, kasza jaglana. Zawsze mieszanka, więc po kolei, po posiłkach, po prostu, żeby nie rozpisywać tego po 1/3, będę pisał, że na przykład 100 gram kaszy gryczanej, później 100 gram jaśminowego, później 100 gram kaszy jaglanej, wiecie, żeby to później porozdzielać. Tłuszcze, 3 gram tłuszczu pochodzi z kaszy, ponieważ dolałem wcześniej, więc to też uwzględniam, 10 gram masła, da. Mamy śniadanie, później jemy drugi posiłek. Człowiek nagimnastykuje, zanim złapie ujęcie i postawi aparat w kiblu, żeby nagrać tylko ujęcie, jak wyciera głowę. I got my own towel. That's what it is. Wszystkie te witaminy noszę już w takim pudełeczku, ponieważ nie chcę się ich później wyciągać i pojedynczo tak połykać, więc mam je pojedynczo w każdej komorze. Magnez, selen, cynk, witamina B kompleks, witamina C i witamina E. Na trening, tam już nie wiem, czy było widać, Michał machał, ściągniemy to. Musicie wiedzieć, że... Workout! Workout! Parkour! Ogólna rozgrzewka na razie. Plecy, biceps. To wymaga? To nie wymaga już. Ja zawsze robię takie, nawet jak jest mały ciężar, to ja zawsze, ale nie robię tego specjalnie, tylko zawsze właśnie takie jakieś kwasy i battle. Jak się podłoży muzę, to wiecie, jest później. Nigdy w piłkę nie grałem. That cannot kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. Da 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 da. Ile? 12, 15. Wow. 4.
Ja bym poszedł potańczyć. Co to się nagrywa? Jak wrażenia? Nie. Tak. 80. Sztanga! Pompa! Wiesz, czy jesteśmy w czwartym ćwiczeniu. Pompa! Więc teraz robimy sobie, już przeszliśmy z pleców. Sztanga! Przeszliśmy na biceps i robimy sobie pierwsze. Sztanga, pompa! Pompujemy biceps. Więc chyba ten komar za mocno cię uczył. Czuję dzisiaj szczęście. Coś wtreniło się. Ale czym to może być spowodowane? Trzecia seria, mniejszy ciężar, było 14, jest 12, teraz lecimy 15. Pali. Ok, i na koniec jeszcze 15 minut orbit treka, bez żadnego biegu, po prostu na luzie, żeby się poruszać. Dziękuję. W prawo zwrot, pozycja bokiem. Powietrze. Szeroko. Rozciągać plecy. Dziękuję. W prawo zwrot, pozycja bokiem. I dowolna poza. Proszę bardzo. Teraz zrobiło się stosunkowo późno. Przyszedłem po śniadaniu, jest teraz godzina 16, dobija, już jest 16, więc długo nie jadłem cały dzień. No ale w ciągu dnia po prostu musimy zmieścić te całe makro. Teraz doładuję sobie porcję białka, doliczę to już do tego pierwszego takiego wielkiego posiłku i za chwilę jemy obiad. What you looking at, bro? Beka, bo tutaj w sumie wszyscy tak się patrzą jak na wariata. No naprawdę, jest inaczej. Jest inaczej nagrywać, ale nie ma co się peszyć, trzeba mówić do kamery i się tego nie bać, no, bo tak to wszyscy dookoła w Stanach, wszyscy krzyczeli, mówią super cool, ekstra, zajebiście, a tutaj patrzą i tak co on robi, bro? Co on robi? A. Ale ja przyczynię się, będę mógł za 5 lat powiedzieć, że przyczyniłem się do tej zmiany mentalności, do tego przyzwyczajenia narodu polskiego do widoku kamery na ulicy. Do it for the vine, bro. Do it for the vine. Ale jest dobra pogoda, naprawdę. Cieszę się. Dzisiaj mam dobrą energię. Wpadłem, wszystko jest na takich dzikich obrotach. Zjadłem kolejny posiłek. Widzicie, macie tam przewinięte standardowo indyk. Wpisałem 100 gram kaszy gryczanej. Oczywiście była to mieszanka, ale nie będę się rozpisywał, tak jak mówiłem wcześniej. Wszystko macie rozpisane na ekranie i lecimy dalej. Nie wiadomo, mieliśmy robić muzę, a skończyłem rozwożąc kumpla po pogotowiach, bo chyba ma wyrostek uszkodzony. Zobaczymy, jak myślisz, uszkodzony? No, myślę, że nie jest uszkodzony. Zapalony jest. Zapalony jest. Rozpalony. Posiłek numer 3, przezorny, zawsze ubezpieczony. Miałem to zjeść w mieszkaniu, jak mieliśmy nagrywać muzę, ale jem sobie teraz w samochodzie, nie mam widelca, więc muszę jakoś jak po neandertalsku sobie jeść. Więc teraz wpada 100 gramów kasza jaglana i indyk. I ogóraz z obieraczką, którą mam w plecaku, więc cały zestaw, cały posiłek numer 3 i później zostanie jeszcze jeden.
Tak, będę żył. Przeżyjesz? Nie jest to wyrostek. Dobrze. Dobra, minęło już trochę czasu, a tak naprawdę minęły ze 2 albo 3 dni. Miałem już kilka dni na tej nowej kaloryce za sobą, więc mogę zrobić takie szybkie podsumowanie jeszcze, żeby sprostować wszystko, co miało miejsce. Zacząłem sobie od 3300 kalorii. Na ostatni posiłek tamtego dnia zjadłem w zasadzie to samo, co zjadłem we wcześniejszych posiłkach. Lubię jeść, nie robi mi to, czy jem monotonnie, czy nie. Po prostu lubię prostotę, więc nie kombinuję sobie i lubię, no zawsze tak jem bardzo podobnie. Czasem sobie coś zmienię, ale mniejsza o to. I każdego kolejnego dnia, bo tak czułem, że te 3300 jeszcze to było w porządku, czułem się dobrze, taki energetyczny, więc stwierdziłem, że utnę sobie te kalorie. Uciąłem do mniej więcej 300-350, oscylowałem tak właśnie w mniejszych ilościach węglowodanów, w mniejszych ilościach kalorii, ale po 2-3 dniach zacząłem, tak już poczułem, zrobiłem 2 kolejne treningi i poczułem, że mocny zjazd miałem, zacząłem czuć się taki przymulony, przytłumiony w głowie. I czułem zmęczenie, dopadł mnie głód i od razu 4 dnia bodajże zepsułem to wszystko i nadrobiłem, jakby kalorie, węglowodany nadrobiłem, już nie wytrzymałem, więc będę musiał to przeewaluować i myślę, że zostanę przy 3300 kaloriach. Zobaczymy, jak to będzie szło, powoli będę sprawdzał sobie wagę, czy ona schodzi, czy nie, ale widzę, że za mocno, jakby się tak uderzyłem za mocno i miałem uderzenie, taki spadek energii, więc będziemy do tego wracać. Bo teraz to by było na tyle. W następnym odcinku myślę, że jeżeli chcecie, to jeszcze pokażę wam trening nóg przebłyskowo, ale już nie tak, że cały trening. I widzimy się następnym razem. Dzięki za uwagę. Zostawcie łapę, udostępnijcie film i zostawcie komentarz. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Dzień dobry. Na razie.